Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w GTA 5 Online. Dzisiaj pokażę Wam kolejne miejsce, żeby się skryć przed znajomym. Znajduje się ono oczywiście na lotnisku i znajduje się ono tutaj. Dokładnie tu. Trzeba wejść oczywiście po schodkach. Już wejdę. Moment. Musicie mi dać chwilę, bo jednak się troszkę wchodzi po tych schodach. Tak już to działa. I oczywiście mamy drzwi. I przez te drzwi można oczywiście przejść. To jest taką, można powiedzieć, inną sprawą, bo możecie też sobie schodkami iść i schować się na dachu. Ale też oczywiście możecie się tu przyczaić i czekać, aż wasz znajomy będzie wchodził po schodach i go wtedy zabić. Jest to też moim zdaniem idealne miejsce, żeby się skryć, ponieważ znajdujemy się teraz na dachu. To miejsce jest jednak też bardzo nadzwyczajne, inne. No, nie powiem. Wydaje mi się ono być naprawdę bardzo przydatną sprawą. Jest bardzo łatwo załatwić znajomego, jak tu będzie wchodził i po prostu strzelacie mi. Albo zostawiacie jakąś minę. I tyle. Cała filozofia polega na tym. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie łapkę w dół. Dajcie znać w komentarzach. No i po prostu na razie. Cześć! Jeszcze pokażę chwilę, jeszcze nie kończę. Jeszcze pokażę na mapce, gdzie się znajduje to miejsce. Lotnisko mam oczywiście tu, a to miejsce jest tu, gdzie jest taki krzyżyk teraz, bo tu było miejsce mojej śmierci. I w ten sposób oczywiście możemy się skryć przed znajomym. I po prostu życzę Wam miłej niedzieli i po prostu cześć!